Przechodzimy dalej, druk 995, określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Bardzo proszę pani Beźrobowo. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Radny w imieniu Pana Prezydenta przedkłada projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013. Tutaj krótkie wprowadzenie. W miesiącu lipcu 2011 roku podjęliście Państwo uchwałę w sprawie polityki podatkowej Gminy Miejskiej Kraków na lata 2012-2014. Ten dokument, jakim jest polityka podatkowa, jest wiążący dla Prezydenta Miasta Krakowa z kilku co najmniej powodów. Przede wszystkim taki formalny wymiar. Prezydent jako organ wykonawczy jest adresatem podjętej przez Wysoką Radę, czyli organ uchwałodawczy uchwały, przyjęte w polityce podatkowej, zależenia co do wysokości stawek w poszczególnych podatkach, w tym również podatku od środków transportowych, gwarantują osiągnięcie dochodów w określonej wysokości, co dotyczy zarówno prognozy na rok 2013, jak i przekłada się na kwoty zapisane w wieloletniej prognozie finansowej. Jeżeli chodzi o założenia polityki podatkowej, konkretnie w określeniu, w odniesieniu do podatku od środków transportowych, to tutaj celem tej polityki poza pozyskiwaniem dochodów jest równocześnie stworzenie warunków do rozwoju, propagowania idei transportu zbiorowego, promowanie najnowszych rozwiązań technologicznych sprzyjających m.in. ochronie środowiska. Założenia polityki podatkowej w obszarze podatków od środków transportowych, tak jest zapisane w tymże dokumencie, realizowane mają być poprzez podnoszenie stawki co roku o stopień inflacji 4%, to było w tym roku powiększone o 3%, z tym zastrzeżeniem, że stawki od autobusów i pojazdów spełniających te wysokie parametry w zakresie czystości spalin, tutaj jest ta poprzeczka Euro 5 oraz Euro 6, nie przekroczą 50% stawki maksymalnej, zaś pozostałe stawki preferencyjne nie przekroczą 75% stawki maksymalnej. I tutaj, jeżeli chodzi, również przewidziano preferencje w polityce podatkowej odnośnie środków transportowych wyposażonych w odpowiednie osie jezdne z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne. I proszę Państwa, wszystkie te wymogi polityki, te zapisane w polityce podatkowej warunki uwzględnione zostały przy podanym projekcie w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Mieszczą się w tych ramach, jeżeli chodzi o podwyżki, czyli no, nie przekraczają, w sumie to jest 4,0 jako inflacja powiększonej o 3%, czyli to jest 6,14% wzrostu stawki, 7% w jednym przypadku tylko, a tak to w tychże właśnie granicach, załącznikach do uchwały zaproponowano już konkretne wysokości stawek dla poszczególnych przedmiotów opodatkowych. Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej. Szanowni Państwo, czy są inne opinie Komisji? Nie widzę. Klubu radnych stanowiska? Nie ma. Otwieram dyskusję. Druk 995. Bardzo proszę, Pana Radnego. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. Panie Dyrektorze, zapewne bym się bardzo cieszył, nie tylko ja, ale posiadacze środków transportu, którzy mają powyżej 4 tony, jakby Pani tak ładnie podkreśliła, jak przy ostatnim druku było, że nie ma tu żadnych podwyżek. Natomiast z tego druku się bardzo nie cieszymy, a szczególnie posiadacze środków. I powiem dlaczego. Zapewne nie jest to duża podwyżka, prawda? Około 7%, poniżej 7%. Natomiast w uzasadnieniu, w ostatnim akapicie jest pięknie napisane tak. Wprowadzanie uchwały pozwoli na osiągnięcie w 2013 roku dochodu z tytułu podatku od środków transportu na poziomie 17,3 miliona złotych. I byłoby wspaniale, jakby
to, co idzie na infrastrukturę, na drogi, w budżecie miasta Krakowa, dołożyć te środki jeszcze, to zapewne ci posiadacze tych środków transportowych się bardzo cieszyli. Ale mam jeszcze inne pytanie, panie dyrektorze. Czy było sprawdzane, jakie podatki płacą okoliczne gminy? Bo boję się bardzo mocno, że użytkownicy tych pojazdów, że tak powiem, czy właściciele, będą uciekać do ich gmin. I zamiast, że będziemy zarobili te 17,6 miliona, to my możemy jeszcze stracić więcej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytanie przybyło na terenie, co się pojawia tutaj. Bardzo proszę panie dyrektorze, będzie przyjmował odpowiedź, bo chyba nic z państwa już nie ma pytań. Ja widzę bardzo proszę. Szanowni państwo, szanowni panie radny, no na pierwsze pytanie rozumiem, że pan radny sobie odpowiedział. Niestety te środki nie mogą być, one nie są, to nie są całe środki, także tutaj nic nie możemy z tym zrobić, natomiast to państwo decydują, jakie środki będą na poszczególne inwestycje. Natomiast druga sprawa, ja oczywiście na chwilę obecną i na gorąco nie odpowiem o wysokości stawek, jakie są w gminach ościennych, natomiast jestem gotowa z taką informacją na najbliższej sesji, czy nawet wcześniej pan i państwo tutaj przedstawić taką informację, po prostu w tej chwili jej nie mam, natomiast nawet takie pytanie, taka obawa pana radnego, myślę, dostaję takie pytanie dziennikarzy. Dziś akurat mój zastępca odpowiadał na to pytanie i analizowaliśmy to na naszym przykładzie, czy rzeczywiście nie ma jakiejś ucieczki z tego powodu do gmin ościennych. Nie odnotowaliśmy póki co tego zjawiska. Takżeśmy takiej informacji udzieliliśmy. Natomiast czy tak będzie dalej, chcielibyśmy, żeby tak było. O wysokości stawek w gminach ościennych, jakie były i w perspektywie, znaczy jakie będą projektowane, na najbliższej sesji odpowiem na to pytanie. Czy to chcę? Bardzo proszę, pan Grzegorz Mieszkiewicz. Przepraszam, proszę się zgłaszać, jeśli można. Panie Przewodniczący, jeszcze mam uzupełniające pytanie. Czy jesteśmy w stanie określić, ile z tej kwoty płacą firmy, które zajmują się transportem, czystym transportem, ponieważ te firmy w zasadzie mogą uciekać, bo jeżeli to jest transport uzupełniający, no to wiadomo, może nikt nie będzie przenosił hal i innych obiektów. Natomiast jeżeli to jest firma transportowa, no to niewykluczone, że całym faworem transportowym może się przenieść faktycznie do oszczędnych jakichś gmin, żeby nie płacić. W związku z tym zmieniamy właśnie. No ale jest pytanie właśnie, ile w tym torcie jest firm transportowych, które tylko znaczy transportem się zajmują. Bardzo dziękuję. Pani Mitał, bardzo proszę. Może nie zbierzemy pani na to pytanie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Ja mam do pani dyrektor takie pytanie. Czy zakres od 3,5 tony do 12 ton, ale nie włącznie, a potem od 12 ton do 24 ton, to jest na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa zapis, bo to kilka lat nastąpiła taka zmiana, kiedy z opłaty 1100 zł nagle przedsiębiorcy trzymający do 12 ton włącznie samochód zaczęli płacić 100% więcej, czyli 2300 na dzień dzisiejszy. I czy to jest tak, że przedsiębiorcy prowadzący usługi stricte transportowe, no to jeszcze rozumiałbym ten zakres od 12 ton do 24. Natomiast przedsiębiorcy wykonujący albo świadczący usługi w ramach swojej prowadzonej działalności, ale nie transportowej, tylko innej, chociażby, nie wiem, sprzedaż materiałów budowlanych, czy to nie można by zmniejszyć tych opłat? Dziękuję. Ja się zapisałam do głosu, ale chciałam zapytać o samym, co pan mi dał. W takim razie bardzo proszę pani o to odpowiedź. To znaczy zacznę tego pytania pana radnego Pietrusa. Firmy transportowe stricte, jesteśmy tutaj według PKD, chociaż bardzo często myślę powiedzieć może nie imiennie, które, bo to jest tajemnica skarbowa, ale ogólnie te informacje
będziemy mogli podać, ile płacą, w jakiej wielkości podatku. Teraz tak, jeżeli chodzi o pytanie tutaj pana radnego Migdała. W tej chwili, proszę państwa, jeżeli chodzi o opodatkowanie, jest samochody opodatkowane powyżej 3,5 tony. Powyżej 3,5 tony, czyli równe 3,5 tony nie płacą podatki, natomiast wszystkie powyżej 3,5 tony płacą ten podatek. I tamten przedział, ja rozumiem, że tutaj chodzi o ten przedział, tam gdzie to są ciągniki, tak? Te większe, tak? Ciągniki siodłowe lub balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej, tak? O te środki transportu chodzi. Bo tu mamy tak, samochody ciężarowe w pierwszym punkcie, tak? W pierwszym punkcie literka A, B. No właśnie, bo nie za bardzo tutaj. Tam masz powyżej 3,5 tony do 5,5 tony. Powyżej 3,5 do 5 tony. A C i D. Czyli to jest tak, powyżej 9 ton i poniżej 12 ton, tak? I D równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 29 ton. I pytanie było, czy... To jest ustawowy przedział, czy to jest chwileczkę. Chodzi o dowód tonażu. Nie, dowód tonażu. Za chwileczkę sprawdzę, bo to, ale to jest chyba ustawowa. Czy to ustawowa? Tak jest, tak jest. Tak, oczywiście, nie tak. Chciałbym państwu, pani dyrektor, zapytać w ten sposób, że w tej chwili samochody, wszyscy producenci samochodów, kiedyś, ponieważ samochody do 12 ton mogą poruszać się w soboty i w niedzielę, jeżeli jest ograniczenie tonażu ze względu na temperaturę, to również do 12 ton włącznie, do 12 ton włącznie, czyli 12 ton, całkowite oczywiście masy. Natomiast przedział dzisiaj i tak było i wszyscy producenci dawali na test na 12 ton włącznie. Dzisiaj, jeżeli ktoś kupuje samochód do 12 ton, to ma on łączną masę 11 999, dlatego że te 12 ton jest ten przedział, od którego się płaci większość. To jest to jest ustawa na ten kasę. Panie dyrektorze, czy pani ma teraz dostęp do dokumentacji, czy za chwilę możemy to uzupełnić? Ja myślę, że to jest ustawowe. Proszę pan, panie radny, to są ustawowe, tutaj jest te przedziały, tutaj jest powyżej 3,5 tony do 5,5, powyżej 5,5 do 9 i powyżej 9 ton. Takie są ustawowe. I dalej już mamy te samochody ciężarowe. Takie są przedziały. Także to wiem państwa. Ja jeszcze tutaj sprawdzałam. Szanowni państwo, zamykam dyskusję, jeżeli nic z państwa nie ma ochoty, to jak widzą. Szanowni państwo, stwierdzam, że rada była pierwsze czytanie, wprowadzam termin autopoprawy na dzień 13 listopada, godzina 15. Wtedy zgłaszanie poprawy na 15.